Ministrze, Wysoka Izbo, nie padło nazwisko moje, ale jak rozumiem, zostałam zaliczona do tego grona. Nadinterpretację, ale pozwolę sobie, pani marszałek dopuściła mnie do głosu. Ja naprawdę jestem ostatnią osobą, która by, chyba państwo mogą to potwierdzić, wykazywała się kompletnym brakiem odpowiedzialności. Ja tylko wskazałam na ten realnie istniejący problem między środowiskiem sędziów a resortem sprawiedliwości. I ten problem jest, nie możemy udawać, że go nie ma. Więc ja po prostu ubolewam nad tym, że taki konflikt istnieje, że są konieczne, jest konieczne dokonanie pewnych zmian, ale uważam, że powinno być to zrobione w sposób nie budzący żadnych wątpliwości właśnie merytorycznych. I dlatego takie zaliliśmy stanowisko. I dlatego wstrzymamy się od głosu, bo nas to po prostu nie do końca satysfakcjonuje, a nie jest tak, że nie dbamy o polskie pieniądze i o polskich podatników.